Biega licytacja serduszka, która odbywa się inaczej. Tak, zawsze to serduszko rozgrywało się wewnątrz Domu Kultury Hutnik i tylko wśród osób, które przyszły. Dzisiaj mamy inną sytuację, bo do hutnika wejść nie można ze względu na ograniczenia pandemiczne. Ludzie głosują, telefonują z domów i jesteśmy zaskoczeni, bo tak naprawdę w połowie dnia mamy już 7 tysięcy złotych za to serduszko. To jest coś niebywałego. Po pierwsze, no jest to nasze jedyne serduszko na świecie, takie nasze gostyńskie. Po drugie, jest to serduszko, które ma swoją historię. W jednym zdaniu, kiedyś robił jej jubiler pan Krzysztof, darowywał co roku sam z siebie, prosił o anonimowość, a dzisiaj, ze względu na to, że niestety spotkała go najgorsza z chorób i musiał odejść od nas, dzisiaj jego dzieło kontynuuje syn i to jest tak niesamowite, bo on się zawsze przypomina, mam dla was serduszko, odbierzcie. I jest to serduszko i dzisiaj już zarobiło 7 tysięcy złotych, a mam nadzieję, że jeszcze trochę zbierze. Licytacje ruszyły, ale licytacje trwały już od pewnego czasu, od kilku dni albo kilkunastu. Ile mamy w kasie jako sztab powiatowy? W ogóle w sztabie w tej chwili już jest ponad 30 tysięcy złotych. Zaskakuje nas to, bo nie spodziewaliśmy się takiego efektu. Część licytacji ma charakter SMS-owy, część jest na żywo, telefoniczna. Zobaczymy, jak się to dzisiaj skończy. Na pewno jest wesoło, jest sympatycznie, pogoda nam dopisała i cieszymy się bardzo.